No, mamy 5:35. Wypuściłem Julcię, bo spała. No, a tu ciotka. Cioteczka chce. Ciotka, mam. Ciotka, zobacz. Dziś mam. Chodź, idziemy do Gacusia. Chodź, pójdziemy do Gacusia. No. O, sowa się odzywa. Dobra, idziemy. Chodź, ciotka. No, Julcia wyspała się, spała ze mną. W łóżku, w nogach. Mimo, że miała różne miejsca, to jednak woli spać w nogach. Zobaczcie. Zobaczcie, kto tam jest. Widzicie? Gacuś! Kiciulku! Niuniek, zobacz, co przyniosłem. Zobacz, kicia. No, będziesz jadł? Kicia? Gacuś? Dzisiaj ci zrobię zasłonkę tutaj. W środku, od środka. Także będzie jeszcze cieplej. No. Jest Gacuś. No i co mamy tutaj? O, chrupki się skończyły prawie. Czyli zjadł. A tutaj kto jest? Nikogo nie ma. A ktoś tu spał? No. Domek jest, a nikogo nie ma. To zabierzemy. No. Jak ustawiłem, to Gaculek teraz tutaj śpi. Cały czas. Od razu wszedł. Jak tylko wstawiłem. Jak tylko wstawiłem od razu. Gacuś, chodź, kiciulku. Chodź. Chodź, kicia. Chodź, Gacuś. Chodź. Oj, kleszcza tu masz chyba. Kolego, między łopatkami. Czy mi się wydaje? Ach, masz kleszcza, zaraz go wyrwiemy. Ach, wyrwałem go. Drania. No, chodź, kicia. No, proszę, bo tak dobrze, że nie wyjdzie nawet tutaj. No, dzisiaj na dworze nie było zimno. Nie padało. No. Podoba mu się tutaj. I co? Nie ma nikogo więcej. Nie ma piątka. Tutaj Julcia jest. No, Julcia była na całą noc. A, ciotka lata. Całą noc, to teraz będzie chciała cały dzień być na dworze. No. A wesoła ciotka z kolei odwrotnie. No dobra, to idziemy. Do bocianówki teraz nie idę. Kotki śpią, to niech śpią. Nie będę je budził. O, 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 szaleje. Szaleje ciotka. Ciotka, ciotka, a ty. A ty, a ty. A ty, a ty, pies kosmaty. No, Piotrusia nie ma. Piotruś zawsze tutaj siedział już o 5 i pił kawę, bo mówi, że na dworze mu stygnie szybciej. No, to jest prawda też. Tylko, żebym tak aż mocno, szybko, to bym nie powiedział. No. Ciotka następna w kolejce, żeby się nią zająć. Ciotka, kicia. Kiciula. No. No dobra, kochani, to idę na oddział. Trzeba się ogolić.
za 59. No. I gacu się tak. Pół godziny minęło i je. Oj, oj, kto to przyszedł? Piotruś pan przyszedł, Jezus Maria, Piotruś. Kiciulku. Czysty fraglesem jesteś? Niemożliwe. To może fragles przyszedł? No wiecie co, nie wiem. Bo zwykle tu cypisek przychodził. Niech ja zobaczę, czy on ma białą pod szyją. O, liże. Głodny. To zaraz mu damy. Zaraz mu damy od gacusia. Gacuś, podziel się. Masz. Masz. No, dałem. Kiciulkowi. Przyszedł i nie wiem, który to jest. Czy to jest Piotruś pan? Czy to jest fragles? No, wcześniej dałem gacusiowi, jadł tutaj. No, ale jak przyszedł ten i głodny, no to mu dałem. Ale nie wiem, który to jest. Czy cypisek? Ten, nie cypisek, czy Piotruś pan? Czy fragles Jacek? Bo placek ma białą tego, taką kokardkę pod szyją. A Julcia. Julcia była ze mną. Całą noc spała w nogach. No. Dostał karmę mokrą z chleba, którą pan Adrian przysłał z Niemiec. Dziękuję panie Adrianie jeszcze raz. No nie zauważyłem, skąd on przyleciał. Ale on jeden by tylko przyleciał. Bo zwykle z bocianówki, jak przylatuje, to kilka ich naraz to przylatuje. No. No dzisiaj się zapowiada ładny dzień. Zaraz zobaczymy, jakie ciśnienie. O, 1001 i co? Oj. Rosło i znowu równo. Czyli nie rośnie, no to jest niskie. To jest takie ciśnienie deszczowe. Tak do 1005 deszczowe, później jak rośnie, no to już mniej. Mniejsze prawdopodobieństwo deszczu. No a tu nad poziomem morza ciśnienie normalne jest 1013. Kochani, i jeżeli ktoś mieszka w Polsce, to ciśnienie normalne zależy od wysokości nad poziomem morza, miejscowości, w której człowiek mieszka. Dlatego można samemu sobie obliczyć, jakie dla jego rejonu, jej miejscowości jest ciśnienie normalne. I robi się to w ten sposób. Czyli trzeba wiedzieć, jaka jest wysokość nad poziomem morza i skąd to można wiedzieć. No ja postaram się znaleźć, bo kiedyś miałem, że jest taka aplikacja na Google Sklep, czy tam Play Sklep, gdzie każdy sobie wpisuje swoją miejscowość i widzi, na jakiej wysokości leży jego miejscowość. I teraz tak, załóżmy, że dana miejscowość jest na wysokości 80 metrów nad poziomem morza. To teraz tak, 8 metrów wysokości to jest 1 hektopaskal.
1 hektopaskal. Czyli jak ktoś jest na wysokości 80 metrów, to ciśnienie będzie mniejsze od normalnego nad poziomem morza, czyli od 1013. Robimy w ten sposób, że 80 dzielimy przez 8 i mamy 10. Czyli odejmujemy od 1013 10 i mamy 1003. Czyli dla tej miejscowości, która leży 80 metrów nad poziomem morza, ciśnienie normalne jest 1003 hektopaskale. I teraz, jeżeli ktoś ma barometr, kochani, to już wie, że jak będzie 1003, to jest ciśnienie normalne, czyli ni wyższy, ni niższy. I teraz tak, jeżeli do tego 1003 dodamy 8, to będziemy mamy 1011, to wiadomo, że jak 1011 jest ciśnienie, to mamy na pewno ładną pogodę. A z kolei jak od 1003 odejmiemy 8, to będzie 993. To jeżeli będzie ciśnienie 993, to będzie lało. To jest pewne. Prawie. No. Czyli w ten sposób. Czyli trzeba pamiętać. 1 hektopaskal to jest 1, to jest 8 metrów różnicy wysokości. Czyli na przykład jak ktoś w wieżowcu jest, to na każde 8 metrów wysokości w górę ciśnienie spada o 1 hektopaskal. A z kolei 1 hektopaskal to jest 1 centymetr słupa wody. Czyli to tak jakbyśmy się wynurzali 1 centymetr pod wody, jak wnosimy się. No ta zasada jest wykorzystywana w barometrach, tak zwanych wysokościomierzach w górach, jak jesteśmy, ktoś ma wysokościomierz. Nie, idzie w góry, to ciśnienie spada i wysokość przelicza. No to tak, kochani, to wygląda. No i co? Gacuś się schował tutaj. O, proszę. Zjadł, ale trochę zostało. Gacuś, masz jeszcze tutaj w piciulku. No, Julcia jest. Ale to chyba był Piotruś Pan. Bo on poszedł tutaj, kochani. Poszedł tutaj. I gdzie on jest? Piotruś Pan, kicia. Nie ma Piotrusia Pana. I nie ma kolegi Piotrusia, który tutaj był i kawę pił. Rozmawiałem z nim. Poszedł na oddział. Kicia, kicia. Ja nie będę za głośno wołał, bo zaraz bocianówki przylecą. Będą myślały, że coś mam. Jak kicia, kicia, to zaraz lecą. No to tak, kochani, to wygląda. Dzisiaj rano, 4 listopada 2021 roku, czwartek. Idzie Julcia. No, kochani, już miałem iść na oddział. Już miałem iść, ale usiadłem sobie na ławce. Usiadłem sobie na ławce, żeby filmik zmontować i kto mi tu wszedł na kolana? Julcia mi weszła. Julcia. Nionika. Śpaliśmy razem całą noc, prawda? Śpałam w nóżkach, tak? Tak śpałam i nie chrapałam, nie budziłam, nie? No a Niunia jak była w pokoju, to godzina pierwsza, druga w nocy, ona wyspana. I dawaj łazić po mnie mi tamtego, że ona chce na dwór. I musiałem wynosić na dwór. No. No ale niestety Niuni nie ma, kochani. Nie ma Niuni. 3 dni minęło, jak nie ma. Jestem najgorszych myśli. Coś się dzieje, choroba. Najmłodsze, najbardziej oswojone, najładniejsze. Najlepsze kotki giną. Giną. Wygląda jakby ktoś sobie wybierał. Muszę tu mieć jakiegoś kreta na chyba w DPS-ie, który bierze udział w tym.
Ciekawe.